Cześć moi drodzy, pokażę Wam jak łatwo i szybko zwiększycie ilość FPS-ów na waszym komputerze. Także niezależnie od tego, jakiego posiadacie Compass, to czy stary laptop, stary komputer, nie wiem, kalkulator, no to w tym przypadku jest to rozwiązanie, które naprawdę Wam pomoże. Albowiem nie będziecie musieli ingerować w żadne opcje na waszym komputerze. Przy okazji, jeśli macie chęć, na więcej takich filmów, schluć łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć? No, zwiększyć ilość FPS-ów w grach na naszym komputerze. W tym przypadku pokażę wam rozwiązanie, za pomocą którego będziecie mogli grać w chmurze. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Nvidia daje możliwość pobrania platformy, za pomocą której możecie grać na ich Dość szybkich, nie ukrywajmy, maszynach. Także w tym przypadku pokażę Wam jak to zrobić, abyście oczywiście mogli w sposób bezpłatny korzystać z e, ich e, dobrodziejstw. Początkowo, moi drodzy, wchodzimy na link do strony, którą macie oczywiście w opisie tego filmu. Gdy już wejdziemy na stronę, no to oczywiście musimy na niej założyć nasze konto. Czyli wybieramy opcję w prawym górnym rogu ekranu, jeśli chodzi o logowanie, no i zakładamy konto. Teraz moi drodzy, logujemy się czy to za pomocą Google, czy za pomocą innego konta. Wybierzcie jedną z tych opcji, połączcie swoje konto, no i będziecie po prostu zalogowani. Po zalogowaniu na stronę przechodzimy do naszego profilu w prawym, górnym rogu ekranu. Teraz moi drodzy, wybieramy opcję GeForce Now na górze ekranu. No i mamy oczywiście opcję GeForce Now, czeka na ciebie, dołącz i wejdź do gry. Także moi drodzy. Rozpoczynamy pobieranie tej aplikacji. Aktualnie zgadzamy się na e, warunki, no i lecimy z tematem. No i wybieramy, na jaką platformę chcielibyśmy pobrać te GeForce Now. W tym przypadku u mnie będzie to komputer z Windowsem, także korzystam z tej opcji. No i dobra moi drodzy, aplikacja mi się już e, pobrała. Wchodząc do zakładki gry, możemy z tej gier gdzieś tam skorzystać. Jeśli chcielibyście połączyć wasze konto na przykład Steam'a, Origin'a, żeby te gry widniały tutaj, tak jak w moim przypadku na przykład CS:GO i tak dalej, no to wchodzimy do opcji połącz konto i te konto po prostu łączymy. Moi drodzy, teraz nie pozostaje nic innego jak tylko uruchomić waszą ulubioną grę. No a ja w tym przypadku po prostu odpaliłem ceskę. Jeśli ten film Ciebie przydatny, to łapkę w górę oraz tym dzwoneczkiem, a ja ćemie jego dnia, trzymaj się, cześć.